Właśnie zakończył się pierwszy dzień konferencji e-commerce Standard 2009, organizowanej jak co roku przez internetstandard.pl. Zapraszamy do zapoznania się z naszą relacją. Konferencję otworzył Michał Grzechowiak, prezentując zgromadzonym w sali gościom kilka smaczków z opracowanego przez Internet Standard raportu e-commerce 2009. Mamy trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przygotowaliśmy takie małe kompendium wiedzy o rynku. Są to dane z wielu różnych źródeł, ranking sklepów internetowych, ranking przeznaczony raczej dla branży, ponieważ jest to zestawienie na podstawie wyników finansowych, konkretnie ranking na podstawie wielkości sprzedaży sklepów. Jest to pierwszy w Polsce tak poważny ranking, mamy tutaj prawie 130 sklepów, ale o tym też za moment. Podczas drugiej prezentacji badacze Gamusa zaprezentowali kilka niepublikowanych dotąd faktów na temat polskiego rynku e-commerce. Na Allegro jest mnóstwo sklepów tak naprawdę i internauci kupujący na Allegro nie bardzo rozróżniają, czy oni kupują w sklepie, czy oni kupują na aukcji. Oni po prostu wiedzą, że kupują na Allegro. Druga rzecz, wśród osób, które wymieniają, w jakich sklepach kupują, najwięcej z nich mówi, że kupuje na Allegro. O kulisach połączenia serwisów easygo.pl i wakacje.pl opowiadał Tomasz Dążalski, członek zarządu w tych serwisach. Teraz najważniejsza jakby moja uwaga, dlaczego nie dochodzi do biznesu? Przez ambicje. Nie dochodzi do takich połączeń nie przez to, że ktoś chce więcej, nie przez to, że ktoś ma inny sposób wyceny, nie przez to, że ktoś ma lepsze wyobrażenie o sobie, tylko dlatego, że są czyste ludzkie ambicje. Na przykład, czemu to nie ja będę prezesem? Czemu nie? Czemu prezes ma nie być od nas? Czemu dyrektor marketingu ma być od nich? Funkcjonowanie aptek internetowych w niejasnym otoczeniu prawnym i okresie spowolnienia gospodarczego. Oto tytuł prezentacji Jacka Denkowskiego, prezesa zarządu domzdrowia.pl. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, chociażby Viagrę. Bardzo nam się ładne takie pokazują nazwy sklepów. Erekt, Twardy, Erekta, Napewniaka, super. Nie polecam tych sklepów. I co ciekawe, urzędy nim się nie interesują. Wybrane metody zwiększania sprzedaży w sklepie internetowym i ich skuteczność przedstawiła Anna Bogdańska, prezes Merlin.pl. Członkowie klubu Merlina, linia zielona, robią nam prawie 60%, czasami w zależności od miesiąca ponad 60% obrotów miesięcznych. Dużo, dużo więcej zamawiają w ciągu miesiąca, o 20% więcej niż nie klubowi. O swoim nowym projekcie e-commerce Bao.pl opowiadał Rafał Agnieszczak, prezes zarządu Fotka.pl. Czy to poczucie tego, że nie wszyscy mogą tam być, że ja mam zaproszenie do Bao, albo zostało mi jeszcze 5 zaproszeń, mogę kogoś zaprosić, powoduje, że ta ekskluzywność po prostu działa. To oczywiście z czasem się wypali, tak jak w przypadku Grona, czyli kiedy Grono miało 100-200 tysięcy użytkowników, nadal ludzie postrzegali to za jakiś serwis ekskluzywny. Kiedy już jest tych użytkowników milion, to trudno mówić o jakiejkolwiek ekskluzywności. O płatnościach internetowych opowiadał Andrzej Poniński, prezes zarządu DotPay. Trzymamy płatność od klienta, który zapłacił kartą kredytową, inny zapłacił bankiem, trzeci zapłacił cashem, a czwarty zapłacił w żabce gotówką, tak? Macie Państwo 4 miejsca do sprawdzenia, czy ta płatność doszła. W momencie, gdy polecicie to Państwo integratorowi, macie Państwo przegląd wszystkiego w jednym miejscu. Będzie Państwu łatwo i szybko to monitorować, ale też tworzyć odpowiednie wsparcie do księgowości. O doświadczeniach z uruchomienia usługi paczkomaty opowiadał Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost.pl. Czym są paczkomaty? Maszyny w największym skrócie, podobne do przez jednych nazywane przystankiem autobusowym, przez innych czymś na wzór bankomatu. Generalnie urządzenie, które zresztą jest tam również na rolapie zaprezentowane, które zawiera 72 skrytki o 3 różnych gabarytach, przy czym największy gabaryt to mniej więcej mikrofalówka, żeby obrazowo powiedzieć, w kartonie. Do zobaczenia jutro na drugim dniu konferencji.